Sponsorem programu jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Bank ludzi z pasją. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie Ola Kuc, jej spotkanie z junakiem RS-125. Mnie wcale nie wpuszczacie wcale. Ultima ma błotniki. Paweł Orlański poprawia to, co podobno nie wymaga poprawek. Zima to taki czas, kiedy nawet ludzie jeżdżący na czterech kołach mają pewne problemy z utrzymaniem się na drodze, co dopiero motocykliści. Zima to też czas wspomnień, ale zima to też czas planowania. Zacznijmy może od wspomnień, ale najlepiej zaproszę do tej rozmowy Olę Kuc. Witaj, Ola. Witaj, Olek. Jeździłaś 125 w tym sezonie, w ubiegłym sezonie, bo teraz już mamy rok 2017. Jeździłaś RS-em, junaczkiem. Ciekawe, jak twoje opinie o tym sprzęcie. Testowałam 125 głównie dlatego, że teraz możemy na kategorię B przesiąść się na motocykl, co jest bardzo poważną historią i wcale nie jest to takie łatwe, że jak prowadzimy dobrze samochód, to świetnie będziemy na motocyklu. O nie, drodzy Państwo, ale o tym kiedy indziej. Rzeczywiście... Nie kiedy indziej. Właśnie no, dzisiaj o tym powiemy, dlatego że prosimy tych ludzi, którzy wymyślą sobie coś takiego, żeby jeździć motocyklem. Nawet 125, mówię nawet, chociaż te motocykle bardzo fajnie jeżdżą, żeby jednak troszeczkę szacunku do tego sprzętu mieli i podchodzili do tego z dużą dozą ostrożności. Ale powiedz mi, dlaczego akurat ten motocykl, dlaczego ten motocykl tak przypadł ci do gustu? Bo widziałem, że jak o nim mówiłaś, to oczy ci się rozjaśniały. Rzeczywiście RS uważam jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym modelem junaka, szczególnie dla kogoś, kto rozpoczyna swoją przygodę motocyklową. Po pierwsze, polecam zdecydowanie motocykle, bo możemy się już nauczyć obsługi biegów, tak? One są w nodze, nie w rękach i nie są automatem, czyli nie zwalniają nas z myślenia i panowania nad motocyklem. Po drugie, uczymy się już tego, jak prowadzić motocykl udami. Uwielbiam to powtarzać. Kolejna rzecz. RS ma świetny moment obrotowy, ma też silnik OHC, czyli jak ja to mówię, łańcuszek nierządu. One nie wibrują, te silniki, więc są przyjemniejsze w czasie jazdy, zwłaszcza dla kogoś, kto nie obcował nigdy z wibracjami motocykla, więc on może jeszcze nie doceniać tego, co to są wysokie wibracje, lepiej jak na takim motocyklu będzie spokojnie. Ma też piękną linię, bardzo dużą, elegancką gamę kolorów, między innymi biało-czerwony, przepraszam, model, który dla Polaka, narodowy motocykl, prezentuje się rzeczywiście dobrze. I tak jak wspomniałam, RS, ta podstawowa wersja i Pro, który ma już aż 12,2 konie mechaniczne, to naprawdę jest całkiem sporo, bo możemy rozpędzić ten motocykl do 90 ponad nawet na godzinę, co w mieście w zupełności wystarczy. No dobrze, takie z uciekaniem spod świateł, bo wiadomo, że dojeżdżamy pod same pasy, już mamy przed sobą światła, światła się zmieniają. Czy dasz radę dać dyla przed samochodami? Ja tak. A, czyli chodzi o wprawne przerzucanie biegu. Zdecydowanie. I ten motocykl też będzie nas tego uczył, żebyśmy się najpierw zbierali, a nie oczekiwali tego od motocykla, bo jeżeli zamieniamy tą kolejność, to bardzo często dochodzi do tragedii. Jeżeli mamy motocykl, który wykona manewr przed nami, to może być to dla nas bardzo zgubne, czyli to szybkie zbieranie się może być tragiczne dla kogoś, kto jeszcze nie wie, jak obsługiwać maszynę, bo ta mocna maszyna wykonuje pewne ruchy za szybko do naszych umiejętności. Jak mówisz o maszynie, przypomina się taka historia, jak jeden z moich kolegów szedł po ulicy i nagle na komarze, jeszcze dawne dzieje, nadjechał pan ubrany w pilotkę, w rękawice, na pasy wyszedł nieopatrznie gość, facet zahamował tym komarem, zdjął pilotkę, zdjął rękawice i powiedział: dobrze, że opanowałem maszynę, bo bym pana zabił. Zatem bez żartów podchodzę już teraz do motocykli, powiem tak, ja jestem fanem ludzi, którzy wsiadają na motocykle, szczególnie kobiet, które przełamują się, mówią: fajny pomysł, fajny klimat, fajne efekty, można przejechać sobie przez miasto, nie stojąc w korkach, no i facet
faceci popadają w zazdrość. Kiedy jeździsz motocyklem, bo ty taką małą metamorfozę przeszłaś. Ostatnio jak byłaś w programie, to miałeś dready, w tej chwili krótkie piórka, więc nie możesz zrobić takiego charakterystycznego ruchu, jak zdejmujesz kask, ale jak się zachowują faceci, kiedy widzą cię zsiadającą ze sprzętu? Zwykle są zdziwieni. Ostatnio zaliczyłam taką przygodę, bo zobaczyłam, jak kobiety reagują na motocyklistów. Podjechałam wieczorem w pewne bardzo imprezowe miejsce w Warszawie i światła motocykla nie pozwoliły zobaczyć, kto na nim siedzi. Zobaczyłam dziewczyny, które tam się gną na mój widok. Ściągnęłam kask, no i niestety były bardzo rozczarowane, że to dziewczyna podjechała w taki mocny sposób. Zwykle spotykam się z bardzo fajnym przyjęciem. Ja też nie jestem szczególnie miła dla tych kierowców, którzy nie są mili dla innych użytkowników drogi, więc zdarza mi się szczególnie na motocyklu nadużywać swojej mobilności, podjeżdżać na przykład od strony kierowcy, pukać w szybkę i pytać, czy w tym modelu nie ma kierunkowskazów. Bardzo ważne pytanie. I a propos tego, że jestem kobietą, to zwykle ta reakcja na to, że to jednak kobieta siedzi na tym motocyklu i tak szybko przyjechała tutaj, powoduje, że oni nie zdążą mi odpowiedzieć, wtedy ja się zbieram i odjeżdżam już ze świateł. Dobrze, było o wspomnieniach, teraz będzie o planowaniu. To jest dobry czas, ja mam na myśli zimę, żeby wpaść na przykład do salonu Go For Moto w Warszawie przy Jerozolimskich i wybrać coś dla siebie. Gama motocykli jest dość duża, o pojemnościach właśnie 125, czyli to jest dobry moment, żeby zaplanować sobie ten moment, kiedy zakwitną jabłonie, będzie można wyjechać na drogę. Czy pozycji człowieka, który chce przekonać do tego, żeby kobiety wsiadały na motocykle. Możesz powiedzieć, dziewczyny, bierzcie się do roboty. Absolutnie, ja zamieniłabym nawet to hasło kobiety na traktory, kobiety na motocykle. To poczucie wolności, którego możecie zaznać, dziewczyny, siedząc na motocyklu, i niezależności jest nieporównywalne z niczym innym. Nie musicie mieć prawa jazdy kategorii B, możecie się od razu zabrać za to, żeby zrobić kategorię A, ewentualnie przesiąść z samochodu na motocykl. Namawiam do tego, w szczególności teraz, że możemy taki manewr wykonać i z łatwością się tego nauczyć, ale jeszcze raz przypominam, nauczyć. Idźcie na przynajmniej parę lekcji, jeżeli chcecie wiedzieć, do kogo, możecie nas o to zapytać, chętnie polecimy najlepszych. Nauczcie się tego przynajmniej na tyle, żebyście wiedziały, co się z wami też stanie w niektórych sytuacjach na motocyklu. I jeszcze raz namawiam do tego, żeby wybierać motocykle o takiej pozornie niedużej pojemności, czyli 125, które będziecie mogły opanować udami. Opanowanie udami to jedna sprawa, druga sprawa to nie w kieckach, nie w dziwnych wdziankach, tylko naprawdę załóżcie na początek coś sensownego, żeby jak już będzie ta gleba, a mówią mądrzy ludzie, jak się nie przewróci, to się nie nauczy, żeby szkody były jak najmniejsze. Motocykl nieważny, ważne wasze zdrowie, wasze niepodrapane oblicza. Dzięki bardzo, Ola. Dziękuję. To była Ola w programie Motoślad. Jesteśmy w Alejach Jerozolimskich 200 na tyłach wielkiego, ekskluzywnego salonu firmy Triumf i na tyłach znalazłem Łukasza, który zajmuje się warsztatem. Cześć, Łukasz. Cześć. Łukasz, czasy, kiedy motocykle rozpadały się co parę kilometrów, już dawno za nami. W tej chwili motocykl praktycznie trafia w twoje ręce po to, żebyś go rozpakował z kartonu, przygotował klientowi, no i dał mu go do rąk. Czy jak przekazujesz taki motocykl, to jest dla ciebie jakieś święto? Można powiedzieć, że tak. Jest to za każdym razem odpalenie nowego motocykla. Jest to ciekawe przeżycie. Fajna sprawa. No dobrze, a wiem, że te motocykle są motocyklami brytyjskimi w końcu. Triumf to Triumf. Czy są jakieś problemy z śrubami? Bo ludzie mówią, nie, no calowe śruby, nic sobie nie przykręcę, nie odkręcę. Czy tu jest tak samo? To zależy od dobrze, jeżeli motocykl dobrze przeszedł przegląd zerowy, tak zwany PDI, wszystko zostało sprawdzone, raczej nie ma z tym problemu. Ale czy śruby są calowe, czy metryczne? Metryczne. Metryczne, czyli nie ma kłopotu. Jak... co w Harley. Jak ktoś musi coś dokręcić, to sobie da radę. No dobrze, czy klienci, których już pewnie spotkałeś, od razu na dzień dobry mówią, ja bardzo bym prosił, żeby na motocyklu założone były kufry, żeby były założone, nie wiem, GPS albo coś w tym stylu, to wszystko macie od ręki? Tak, mamy wszystkie akcesoria praktycznie od ręki. No i jak rozumiem, te wszystkie klucze, bo jestem pod wielkim wrażeniem szuflady z śrubokrętami, powiem ci, robi wrażenie. Leży to wszystko poukładane perfekcyjnie, czyściutkie, perfekcyjne. Ja zawsze dbałem o to, żeby w warsztacie wszystko fajnie wyglądało i przy okazji, żeby zawsze było pod ręką. Kiedyś znałem takiego jednego mechanika, straszliwego bałaganiarza. No i ten człowiek nigdy nie był w stanie zapakować narzędzi na swoje miejsce po skończonej pracy. U ciebie jest jak w zegarku. No można tak powiedzieć, staramy dbać się o porządek tutaj na co dzień, tak, ludzie wchodzą, też wszystko widać nieraz na serwisie, także staramy się raczej dbać. To pozostaje mi zadać jeszcze pytanie, czy w momencie, kiedy
zajmujecie się tymi motocyklami? Czy była już jakaś sytuacja, żeby coś się w Triumfie zepsuło, czy raczej zwykłe obsługowe rzeczy robicie? Raczej zwykłe obsługowe rzeczy. Na co dzień przeważnie są to prawie bezawaryjne motocykle. Czyli jeżeli chcecie mieć Triumfa i nie trafiać zbyt często, to nie wywracajcie się na motocyklach. Zamówcie taką konfigurację, jaka wam pasuje. Wpadnijcie do Łukasza, on na pewno wam doradzi, co można założyć tego motocykla, jak, na ile można go wzbogacić o dodatki, a dodatków ci u nas dostatek. Dzięki bardzo, Łukasz. Dziękuję bardzo. Również. Zmiany, zmiany, zmiany. I to nie tylko w kwestii przybywania nowych elementów na zamienionym za puzon motocyklu, ale także zmiany kadrowe. Zauważyłem tu pewną jejmość, która wykonywała jakieś dziwne ewolucje przy tym motocyklu. Słuchaj, właściwy motocykl wymaga właściwej uwagi. No więc, tak jak widziałeś, są też właściwe osoby. Delikatność kobiecych rąk załatwia wiele spraw w takim przypadku. Ale tak wracając do motocykla, zauważyłem, że przybyło na nim dość dużo rzeczy i widzę już pewne elementy elektryki. No tak, pewne elementy. Wiesz, doszedłem do wniosku, że zamiast walczyć z tym, co zostało, większą część zrobię od nowa. Myślę, że zajmie mi to znacznie mniej czasu. Powalające jest też to, że zauważyłem przednie koło już na miejscu i o dziwo, lagi są już zamontowane poprawnie, czyli nie do góry nogami, zatem ma to szansę hamować. Wiesz, jak mieliśmy rozebrane wszystko na części pierwsze, to przełożenie lag z lewej na prawą nie zajęło dużo czasu. Ale wiesz, no trzeba było to zauważyć, czego nie zauważył ten gumożuj amerykański. Do tego wydech zaczął się wreszcie pojawiać i to pojawia się tak okazale, a w ogóle go nie było widać na tle tych błyskotek. Wiesz, tutaj cała magia tkwi w tym, że takie elementy ostre, kanciaste, jakieś tribale... Od ostrych proszę się odczepić. Dobra, niech będzie, zły dobór słów. Tribale, płomienie i tym podobne rzeczy są fajne, tylko nie można z nimi przegiąć, a jak jeszcze do tego dorzucisz tragicznie paskudny lakier, no to motocykl przyciąga uwagę, ale zdecydowanie w zły sposób. Wiesz co, przekonałeś mnie do dwóch rzeczy. Przekonałeś mnie do zmiany kół i chwała ci za to, bo te koła wyglądają genialnie. I wspomniałeś o tym, że piękną chromowaną lampę postanowiłeś przemalować na czarno. I trochę mnie to martwiło, bo jednak odrobina chromu w tego typu motocyklach nie zawadzi, ale jak przemalowałeś ją na czarno, to powiem ci, czy to zaczęło wyglądać. Nie, no wiesz, zostawiłem element chromu, żeby nie było. Mały, ten taki mały rancik dookoła soczewki został chromowany. Bo nawet nie było sensu tego ruszać, a cała lampa jako gabaryt zdecydowanie smuklej wygląda i przede wszystkim tworzy fajną linię z ramą. Jeszcze na prawej manetce widzę ten dziwny wynalazek, który sprawiał, że łapy się uślizgiwały i to potrafiło spaść w czasie jazdy. Z lewej już zniknęło, więc myślę, że w niedługim czasie będzie tu równowaga. Myślę, że nie dalej niż dzisiaj po południu przyjdzie paczuszka z nowymi manetkami. Tym razem gumowe okładziny fabryczne z chromowanym wykończeniem, także i będzie to się trzymać kupy i będzie się trzymać rąk. Powiem tak, kiedy jechałem tym motocyklem po raz pierwszy i w tamtym momencie ostatni, lewa nakładka na manetkę zjechała mi w czasie jazdy. Nie muszę wam mówić, jaka to radosna rzecz, szczególnie wtedy, kiedy zakręcasz i musisz to bydle utrzymać, które po pierwsze było źle spasowane, źle złożone, ze złymi hamulcami, ze skrzynią biegów, która dyndała jak chciała. Naprawdę było to grube przeżycie. I wiesz co, zauważyłem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Pod tym silnikiem zawsze była konkretna plama oleju, kiedy stał w garażu. Teraz jakoś tego nie widać. Nie, to bardzo łatwo i bardzo szybko szło wyleczyć. Po pierwsze, trzeba było założyć właściwe przewody olejowe i dobrze je skręcić. I to jest całe rozwiązanie twojego największego problemu. W sprawnych rękach nawet najgorszy złom przywieziony z Ameryki, kraju, który niektórzy uważają za kraj pełen demokratów, pełen pozytywnych ludzi i pełen fachowców, dopiero w polskich rękach zaczyna nabierać poprawnego kształtu, no i do tego parametrów. Dzięki ci bardzo, Michał.
Dziękuję bardzo. United Customs rządzi, ale już się nie mogę doczekać finału tej zabawy. Pawła Orleńskiego próbowaliśmy złapać do programu już dość długo. Pogoda nie dopisywała, poza tym wychuchany nowy motocykl, który sobie kupił, był motocyklem jego marzeń, bo sam w czasie poprzedniego spotkania w programie opowiadał o tym, że zamierza kupić motocykl. Jednak no, człowiek to słowny, więc doprowadził do tego, że motocykl istnieje. Powiedz, co to za sprzęt? Udało się. Podobno jestem pierwszym w Polsce, który posiada akurat ten model. Nie wiem, czy tym się szczycić, ale poczytuję to sobie za też taki przejaw trochę odwagi, bo wszystko to, co nowe, no też jest obarczone tym, że... Może mieć pewne wady. Tak, ma swoje cienie i blaski. Ale Boberek, ja o tym motocyklu marzyłem, bo rzeczywiście stylistycznie to jest coś, co mnie bardzo odpowiada. Wyleczyłem się też z wypraw motocyklowych, bo to nie jest moja bajka. Nie jeżdżę, nie lubię, jeżdżę po mieście, więc przesiadłem się z Bellagio na V9 Bober. Przepraszam, Bellagio sprzedałeś? Tak. Tak, jednak. Ale poszedł w dobre ręce, tak, tak. No moja żona jednak stwierdziła, że są granice brawury, tak, że motor i skuter to wystarczy, ale dwa motory i skuter to już jest za dużo, więc nie, no mówiąc krótko, on był częścią transakcji, którą wykonałem, tak, czyli oddałem go w rozliczenie, dopłaciłem i jest oto V9 Bober. Tak to już jest, że jak się kupuje nowy motocykl i jeszcze do tego ma się pewne aspiracje, jak chodzi o jego wygląd, to człowiek w pewnym momencie wpada na pomysł, że a może by jednak coś zmienić, ale jak już robisz zmiany w motocyklu, to muszą być bezpieczne. Nie mam na myśli bezpieczeństwa typu, że koło nie odpadnie, tylko bezpieczne, żeby ktoś tego nie zepsuł. Tak, tym bardziej, że to włoszczyzna, więc to musi być ładne, bo to z założenia jest ładne. Ja w ogóle mam taką teorię, że ci ludzie, oni nie projektują brzydkich rzeczy, no ale jak się człowiek rodzi tak i otaczają go ładne, nie wiem, kościoły, domy, no to potem jak dorastasz w takich okolicznościach, no to wszystko, co robisz, musi być ładne. I ten motor też jest ładny. No ma tam parę takich rzeczy, tak, które trzeba było koniecznie zmienić na dzień dobry. Mówiłeś o Włochach. Ta kwestia nie dotyczy Niemców akurat, kwestii konstruowania. Ale idąc dalej w tych rozważaniach, powiem tak, wszystkie drogi prowadzą do United Customs, bo no właśnie tutaj Paweł odważył się oddać swój motocykl w ręce Michała i Michał, ciekawe, co zamierzasz wygrzebać w tym sprzęcie. Słuchaj, tak naprawdę tutaj nie ma dużo rzeczy do poprawienia. W pierwszej kolejności muszę się pozbyć czegoś, co kłuje w oczy chyba każdego z zespołu i każdego odwiedzającego, ba samego właściciela. Nie, to nie jest lampa. Mówię o tych naklejkach. Nie rozumiem, jak można było zrobić naklejki. Panowie, ogarnijcie się. Taki motocykl? No jakiś szparuneczek, coś ładnego. Ale przepraszam bardzo, wyszli na chwilę do kościoła, o którym wspomniałeś i w drodze powrotnej pomyśleli, coś trzeba dołożyć. Natchnieni tymi pięknymi rzeczami, które widzieli, machnęli taki wynalazek. Ja mam pewną awersję do nalepek w ogóle na motocyklach, bo takiej firmie nie przystoi tego robić. No dobra, to zedrzecie nalepki i co dalej? I zrobimy coś, co będzie spersonalizowane, co będzie moje, co będzie jedyne w swoim rodzaju, co będzie żółte, bo tak gdzieś tam z Michałem stwierdziliśmy, że do tej czerni i do tego na przykład symbolu V9 ta żółć tutaj pasuje. Może nie mówmy jeszcze, co to będzie, ale to będzie coś, co będzie bardzo indywidualne i osobiste. To, co mnie ukuło chyba bardziej niż nawet te nalepki, to była ta lampa z tyłu. Tam usłyszałem, że są pewne przepisy, które wymagają, żeby ta lampa tak wyglądała, a nie inaczej. Natomiast ja uważam, że to jest też element, który absolutnie zaburza tą skądinąd bardzo ładną linię tego motocykla. Więc to będzie rzecz druga, której się pozbędziemy. Słuchałem, Michałku, jakichś tam rozmów na temat błotnika tylnego. Czy nie będziecie go ciąć? Nie, no oczywiście, że trzeba go uciąć. To tak o dobre 80%. Zakończ. 80% to gdzieś pod siedzeniem. Nie. 80% tego, co widać. Do tego dorzucimy jakąś ładną lampę, tablica rejestracyjna z boku, wiesz, tak żeby to wszystko miało smak i tak jak Paweł mówił, żeby nie zaburzało linii. Zatem drodzy widzowie programu Motoślad, ostatni raz widzicie ten motocykl w takiej konfiguracji, co z niego powstanie, co wyniknie w rękach ludzi z United Customs, pokażemy wam w kolejnym odcinku, może nie w kolejnym, za kilka odcinków, te prace są bardzo wymagające. Bardzo panowie dziękuję, tobie za odwagę. Dziękuję bardzo. A tobie za podjęcie się tej roboty. Zawsze z przyjemnością. Ach, motocykle.
Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie obejrzeć na stronie oczamiostrego.pl albo na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorem programu jest Almot, wyłączny dystrybutor motocykli Triumph w Polsce. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 200. Brandstore Triumph.